Czy wszystkie zasiłki macierzyńskie są zwolnione z podatku? Nie wszystkie zasiłki macierzyńskie są zwolnione z podatku, a różnice w opodatkowaniu wynikają zarówno z tego, z jakiego tytułu wypłacany jest zasiłek macierzyński, jak i również z tego, jaka osoba pobiera ten zasiłek. Zasiłki wypłacane z ubezpieczenia społecznego rolników są zwolnione z opodatkowania na mocy artykułu 21 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to nie dotyczy jednak zasiłków macierzyńskich wypłacanych na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Świadczenia te podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej jako przychody z innych źródeł. Zwolnione natomiast z podatku są zasiłki macierzyńskie wypłacane osobom, które korzystają z ulg tzw. PIT-0. Ulgi korzystające ze zwolnienia to ulga dla młodych, ulga na powrót z zagranicy, ulga dla rodziców dzieci 4+, oraz ulga dla seniorów. W każdym przypadku zwolniony jest przychód do kwoty 85 528 zł w roku podatkowym.